Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kolejny nowy produkt z FIFA 365 2022. Na ten moment mamy starter packa otworzonego i multipaka. Dzisiaj duża puszka kolekcjonera. Cena za taką puszkę to 49 zł. 8 saszetek w środku, czyli 48 kart, do tego dwie karty malutkie i jedna karta XXL. Zaraz zobaczymy, kto wpadnie w takiej puszce. Na odwrocie to wygląda tak. No, i jest duża limitka. Widać, że jest to napastnik. A mianowicie Mason Greenwood mamy zawodnika Manchesteru United. No i powiem Wam, że rogi nie są aż tak uszkodzone, chociaż wiadomo w tych puszkach to ciężko będzie o naprawdę idealną kartę, bo jak widzieliście, była ona wciśnięta, bo inaczej się nie zmieści. Jak widzicie, jest ona większa niż puszka. Czyli mamy Greenwooda z Manchesteru United i dwie małe limitki, a konkretnie Emeryk Laporte z Manchesteru City i Rachem Sterling również z tego samego klubu. A więc zrobimy sobie pojedynek dwóch Manchesterów: Manchester City kontra Manchester United. Napiszcie w komentarzu jak wam się podobają limitki, czy waszym zdaniem są to najlepsze okazy, jeżeli chodzi o wszystkie fify, czy może macie inne zdanie? OK, tu mamy limitki. Teraz wyciągamy saszetki. powinno być ich 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasuje. Wszystko się zgadza. Liczymy każdą kartę za jeden punkcik. No i startujemy. Mm -hmm. Pierwsza saszetka i jest Real Madrid, a mianowicie Rafael Varan, karta Titan. Następnie Internacional Star, Alison z Brazylii, jest to karta Fans. Z bazówek, popatrzcie, co odwracam. Pierwszą bazówką jest Robert Lewandowski. Z Bayernu. Dalej. Kamara z Olimpiakosu. Ponownie Bayern, Pawar i gbuje z Fechewaru. Czyli drużyna węgierska. Druga saszetka, i co mamy? Rarkę! Invincible! Pięknie! Moi, kochani, najrzadziej wpadająca karta dzisiaj. Trafiona została. Jak to e, wygląda? Co 50 saszetek z tego, co pamiętam. Tak. Jedna na 50 saszetek, więc dzisiaj przy 8 saszetkach trafiamy rarkę Invincible. No miejmy nadzieję, że nie będzie to tak jak we wcześniejszych edycjach, że w sumie miała być najrzadsza, a była e, najczęściej wpadającą. I kogo my tutaj mamy? Kurtła, Delicht, Haland i Havertz, Czyli każdy Każda pozycja na boisku, bramkarz, obrońca, pomocnik i napastnik. Dalej mamy Sterlinga, ale w koszulce Anglii, więc to się nie liczy. A z bazówek mamy właśnie pierwszą kartę z Manchesteru City, Phil Foden, ale odpowiedź natychmiastowa Manchesteru United, bo wpada logo i mamy 1-1. Do tego Paris Saint-Germain, Icardi i Jorginho z Chelsea. Pięknie mamy Milan, Ante Rebic. I powiem wam moi kochani, bo odcinek nagrywam w niedzielę w nocy po meczu Milanu z Juventusem. Okazuje się, że był remis, a jedną z bramek strzelił właśnie Rebicz. No dla Milanu on, bo dla Juventusu inny zawodnik, już nawet nie kojarzę kto, w każdym razie wynik 1-1, remis, udało się Milanowi wywieźć dobry wynik z Turynu Ante Rebic na karcie Game Changer następnie Stopira, fans favorite z Fehewaru a z bazówek Barcelona Griezmann, Antony Ajax Mejkon Szachtar i Benzema Real Czwarta saszetka jest Magician Royce z i Dortmund. Następnie Angel Korea fans favorite Atletico. I jest druga bazówka dla Manchesteru United, Luke Shaw i prowadzenie United. Leon Guimarães, czy Guimarães tak pasuje. Varela z Boka i z Interu Mateo Darmian. A więc do przerwy Manchester United prowadzi z Manchesterem City 2-1. Jest Barcelona, Messi Dominator. Do tego drugi raz Messi na karcie International Star. Czyli saszetka z samym Messim, praktycznie. I z bazówek mamy Inter. William Palmeiras. I mamy Greenwooda. Zawodnika, który jest na karcie XXL. Tutaj bazówka już jest 3-1 dla Manchesteru United. I jeszcze Alexander Arnold Liverpool. I kolejna karta dla Manchesteru United. Mamy Cavaniego na karcie Game Changer. 4-1. James Milner, fans favorite Liverpool. I bazówki. Logo Juventusu, Mane Liverpool, Robertson, również Liverpool. I kolejna karta z Milanu, Teo Hernandez, czyli na ten moment mam trzy sztuki, jeżeli chodzi o bazówki. Plus tą z rebicem Game Changer. Dwie saszetki do końca. Mamy kolejnego Game Changera, tym razem Torgan Hazard z Borussii Dortmund i Gianluigi Donnarumma International Star Włochy oczywiście i teraz bazówki Liverpool Firmino Bayern Coman i jest Tomori z Milanu, jego już wcześniej trafiłem, ale fajnie, że jest i Werner Chelsea Zostaje nam ostatnia saszetka, czyli praktycznie już chyba mamy rozstrzygnięcie. Manchester United tutaj zwycięży i jest dominator Erling Haaland z Borussii Dortmund. Do tego Piatow, fans favorite Szachtar. A z bazówek Borusia Chan. Logo Manchesteru City jeszcze wpada, więc mamy drugi punkcik: Nego, Svehevaru i Peratti. Paris Saint Germain. A więc, moi kochani, mega udany unboxing. Wpada nam najrzadsza karta, czyli rarka Invincible w puszce, gdzie było 8 saszetek, a normalnie ona co 50 wpada. Jeżeli chodzi o limitki, to Mason Greenwood na XXLC i dwie malutkie z Manchesteru City, Laporte i Sterling. Ok, to wszystko na dzisiejszym odcinku. Jeżeli się podobał, to łapki w górę. Dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.